Przeczytajmy z piątej Mojżeszowej. Przeczytajmy z piątej Księgi Mojżeszowej, pierwszy rozdział. Piąta Mojżeszowa, pierwszy rozdział od początku. Oto słowa, które wypowiedział Mojżesz do całego Izraela za Jordanem na pustyni w Araba, naprzeciw Suf, pomiędzy Paran, Tofel, Laban, Haserot i Dizahab. Z Chorebu do Kadesz Barnea jest 11 dni drogi przez góry Seir. 19 wiersz. Potem wyruszyliśmy od Chorebu i przeszliśmy całą tę wielką i straszną pustynię, którą widzieliście po drodze, do pogórza Amorejczyków, jak nam rozkazał Pan, nasz Bóg. I przyszliśmy do Kadesz Barnea. Wtedy rzekłem do was: przyszliście do pogórza Amorejczyków, które nam daje Pan, nasz Bóg. Oto Pan, twój Bóg, dał ci tę ziemię. Wejdź do niej i weź ją w posiadanie, jak ci powiedział Pan, Bóg twoich ojców. Nie bój się i nie lękaj się. Wtedy wy wszyscy przystąpiliście do mnie i powiedzieliście: wyślijmy mężów przed sobą, aby zbadali tę ziemię i przynieśli nam wiadomość o drodze, jaką mamy iść i o miastach, do których mamy wejść. Uznałem tę sprawę za dobrą, wybrałem więc spośród was 12 mężów, po jednym z każdego plemienia. Oni niezwłocznie wyruszyli i przeszli przez pogórze i dotarli do doliny Eszkol i przebadali ją. Zabrali też z sobą nieco z owoców tej ziemi i przynieśli do nas, a zdając nam sprawę, mówili: dobra to ziemia, którą Pan, nasz Bóg, nam daje. Lecz wy nie chcieliście iść i sprzeciwiliście się rozkazowi Pana, waszego Boga, i szemraliście w swoich namiotach przeciwko Bogu, mówiąc: z nienawiści do nas wyprowadził nas Pan z Egiptu, aby nas wydać w ręce Amorejczyków na naszą zgubę. Dokąd więc mamy iść? Nasi bracia stworzyli nasze serca, mówiąc: lud ten jest od nas liczniejszy i przewyższa nas wzrostem. Miasta są wielkie i obwarowane aż pod niebo, a ponadto widzieliśmy tam olbrzymów. Wtedy rzekłem do was: nie bójcie się, ani się nie lękajcie. Pan, wasz Bóg, który idzie przed wami, będzie walczyć za was tak samo, jak to na waszych oczach uczynił w Egipcie, a także na pustyni, gdzie, jak widziałeś, Pan, twój Bóg, nosił cię, tak jak ojciec nosi swoje dzieci, przez całą drogę, którą szliście, aż doszliście do tego miejsca. Lecz mimo to nie uwierzyliście Panu, waszemu Bogu, który szedł przed wami po tej drodze, aby wyszukać wam miejsce na obóz w nocy w ogniu, aby wskazać wam drogę, którą iść macie za dnia, a za dnia w obłoku. A gdy Pan usłyszał wasze słowa, rozgniewał się i tak poprzysiągł: nikt z tych mężów, z tego złego pokolenia, nie ujrzy ziemi dobrej, którą przysiągłem dać waszym ojcom. Może do tego. Piąta Księga Mojżeszowa. To jest taki czas, kiedy Izraelici są tuż przed wejściem do ziemi obiecanej. Oni stoją naprzeciwko Jerycha, za Jordanem, i za chwilę wejdą do ziemi obiecanej. I Mojżesz jakby w retrospekcji, w takiej narracji wstecznej, opowiada, jak Bóg cudownie prowadził Izraela i dlaczego w ogóle musieli chodzić, jak wiemy, przez 40 lat po pustyni. To jest taki moment, kiedy oni spoglądają wstecz i mogą zastanowić się nad wszystkim, co spotkało ich, a właściwie, jak Mojżesz do nich tu przemawia, to już muszą powiedzieć, co spotkało bardziej ich rodziców.
Ponieważ wszyscy ci, którzy słuchają tych słów, to jest pokolenie nowe, które za chwilę przekroczy przez Jordan. Wcześniej Izraelici, jak wiemy, wyszli z Egiptu. Przekroczyli przez Morze Czerwone. To jest dla nas piękny obraz naszej śmierci z Chrystusem. Śmierci, która powoduje, że my rodzimy się na nowo i otrzymujemy od Boga nowe życie. Powstaje coś nowego. I w tym nowym życiu wychodzimy z Egiptu. Wychodzimy z tego świata. Wychodzimy, aby teraz żyć dla Boga. Rozglądamy się wokoło i okazuje się, że jesteśmy na pustyni. Wszystko, co jest wokół nas, przestaje mieć wartość. Dla każdego, kto się na nowo narodził, wszystko, co jest wokoło, nagle staje się bezwartościowe. Pustynia to jest takie miejsce, gdzie jest bardzo trudno w ogóle przetrwać człowiekowi czy jakiemukolwiek życiu. Pustynia jest miejscem bez wody przede wszystkim. A woda jest czymś, co jest absolutnie niezbędne do życia. Nowemu człowiekowi też potrzebna jest woda. Bez wody się nie da żyć. Na tej pustyni Izraelitom Bóg musiał dać wodę po to, żeby mogli przetrwać. Bóg musiał dać wodę. Nam też Bóg daje wodę. Wodę w postaci Bożego Słowa. Jeżeli nie pijemy tej wody, to po prostu na tej pustyni uschniemy i zginiemy. I nie ma szans, żebyśmy przetrwali. Bez Bożego Słowa chrześcijanin nie ma szansy przetrwać. To jest tak oczywista prawda, że w ogóle nie warto się nad nią zatrzymywać chyba. Bez wody człowiek nie przeżyje. Chrześcijanin nie przeżyje bez Bożego Słowa. Bez Bożego Słowa czytanego osobiście, bez Bożego Słowa, o którym się rozmawia w domu, z dziećmi, gdziekolwiek się znajdujemy, czy bez Bożego Słowa, którego słuchamy, kiedy ktoś je wykłada, bez takich rzeczy chrześcijanin nie może funkcjonować jako prawidłowo rozwijające się Boże dziecko. Nie ma takiej możliwości. Izraelici znaleźli się na tej pustyni i teraz... Dziękuję. I teraz na tej pustyni oni zostali skierowani w miejsce, w którym Bóg w specjalny sposób, rozmawiając z Mojżeszem na górze, objawił im swoją wolę w sensie, jak mają postępować i nadał im prawo. Nadał im zestaw praw, takich przykazań, zasad postępowania, jak mają funkcjonować, żeby byli tym świętym ludem oddzielonym od innych narodów, specjalnym, wybranym tylko dla Boga, przyłączonym do Boga, odłączonym od świata i przyłączonym dla Boga. I pojawia się pytanie numer jeden. Czy każdy z nas, jak tu siedzimy na tej sali, przeszedł już przez to Morze Czerwone i rzeczywiście jest własnością Bożą? I rozglądając się wokół siebie, widzi pustynię. Czy może widzimy wokół siebie piękno Egiptu ciągle? Czy może widzimy wszystkie bogactwa Egiptu? Czy widzimy to, że w Egipcie była piękna kultura rozwinięta, był świat taki centrum ówczesnej cywilizacji, tak byśmy musieli powiedzieć. Co my zauważamy? Jakie wartości widzimy wokół siebie? Co jest wokół nas? Nie mówię o fizycznym przeniesieniu się na jakąś pustynię, oczywiście. Ale mówię o tym, jakie wartości w naszym sercu wzbudza to, co obserwujemy wokół. Świat wokół nas bardzo mocno się rozwija, tak to się mówi ogólnie. Tylko że ten rozwój z Bożego punktu widzenia to jest totalny upadek z dnia na dzień. Coraz bardziej. Po równi pochyły to się wszystko stacza. Aby na końcu uderzyć w wielką ścianę, którą Bóg przygotował i to są Jego sądy. Ten świat się rozwija w kierunku coraz większego skrętu w stronę zła, które się objawia wszędzie wokół nas. Czy my widzimy, że to dla nas, dla naszego wewnętrznego człowieka jest totalna pustynia i nie mamy z tym nic stamtąd do wartościowego do wzięcia? Czy może nasze serca są z tym związane? Izraelici otrzymali Boże prawo, Boże. Ciekawe jest to, że bardzo często kojarzymy to Boże prawo z 10 przykazaniami. To nie jest oczywiście błędna myśl.
Tak, tym rdzeniem było 10 takich zasadniczych przykazań, ale tak podobno ktoś to policzył i policzył, że tych przykazań w ogóle jest 613. Nie wiem, czy to jest taka dokładna liczba. Na pewno 600 jest ogólnym szacunkiem bardzo prawidłowym. Czy byli w stanie fizycznie zachować te 600 różnego rodzaju najdrobniejszych, najbardziej szczegółowych przepisów? Bóg wiedział, że nie, a mimo to nadal im pytała, żeby im pokazać, w jakim są stanie. I teraz, kiedy stoją pod tą górą, otrzymali te przepisy po to, żeby zobaczyli swoją grzeszność, to oni jeszcze w międzyczasie zdążyli cielca wybudować i już mu cześć oddawać. Jak tylko Mojżesz się na chwilę stracił, poszedł na górę i rozmawiał z Bogiem. Oni doskonale wiedzieli, że on z Bogiem rozmawia. Doskonale wiedzieli, że mają czekać na niego. A mimo to przez te 40 dni, które Mojżesza nie było, już zdążyli odstąpić od Boga. Chwilę po tym, jak on w cudowny sposób wyratował ich z Egiptu. Jak oglądali 10 plag, które spadły na Egipt. Jak zostali ochronieni przed wieloma skutkami kar, które spadły na Egipt. Jak w cudowny sposób przeszli przez morze suchą stopą. Jak to samo morze pochłonęło Faraona i cały jego zastęp. Wszystko to widzieli. Oni to widzieli kilka dni temu. To nie było nie wiadomo kiedy opowieść czwartego pokolenia. Oni to dopiero co przeżyli. I już zdążyli od Boga odstąpić. Ale mimo to Bóg w swej łasce chciał ich zaprowadzić do ziemi płynącej miodem i mlekiem. I to jest właśnie ten moment, który przypomina Mojżesz. I mówi coś takiego, że przede wszystkim są to słowa, które powiedział Bóg. Bóg przez Mojżesza przemawiał do Izraela. Tak było w tamtym czasie. Dzisiaj Bóg przemawia do nas przez swoje słowo, które mamy, które możemy czytać, które przecież mamy w języku, który rozumiemy. Co by to było, gdybyśmy mieli dzisiaj Słowo Boże dostępne tak jak kilkaset lat temu, tylko po łacinie? Mielibyśmy duży problem. Ja nie znam łaciny. Może ktoś tu zna? Ja nie znam. W jaki sposób moglibyśmy się posługiwać Słowem Bożym? Dzisiaj mamy tą łaskę, że każdy z nas ma za dosłownie grosze do nabycia Słowo Boże w języku, który rozumiemy. Ba, możemy sobie w tym języku kupić 20 różnych przekładów i je porównywać ze sobą i dociekać, co Bóg chce nam powiedzieć. Każdy z nas może to robić. Każdy z nas. Nie tylko jacyś specjalni, lepsi, ci, którzy może, nie wiem, mają jakieś specjalne powołanie. Każdy z nas jest wezwany do tego, aby badać, aby studiować, aby się tym zajmować. Robimy to. Poświęcamy na to czas? Wiecie, to nie jest tak, że Boże Słowo można, tak jak się opowiada w bajkach dzieciom, kładzie się książkę pod poduszkę i jej treść się wchłania gdzieś tam. Tak to nie działa. To tak nie działa. Jeżeli nie będziemy się tym zajmować i poważnie o tym rozmyślać z modlitwą, to na pewno Bóg nie będzie mógł wszystkich cudownych rzeczy nam pokazać, a przecież On nas do nich powołał. On chce wprowadzać nas w to miejsce, które jest odpowiednikiem jakby tej ziemi obiecanej dla nas bezpośrednio. I teraz popatrzcie, jak to wyglądało. Drugi wiersz tego pierwszego rozdziału mówi, że z Chorebu, czyli z tego miejsca, gdzie otrzymali prawo, gdzie obozowali, gdzie wybudowali ten przybytek na wzór, który Mojżesz zobaczył na górze, gdzie otrzymali wszystkie przepisy, stamtąd do Kadesz Barnea jest 11 dni drogi. Czyli 11 dni drogi to jest duża odległość. Gdybyśmy tak się zastanowili, 11 dni drogi dla nas pieszej, to każdy z nas jest w stanie przejść dziennie 20 km. Umówmy się. Jedni to zrobią 10, jedni zrobią 40. Ale ile jesteśmy w stanie w 11 dni pokonać? 120 km. Na przykład. Oni mieli bliżej. Tylko, że ich było kilka milionów, więc to nie było takie proste. Ich było dużo. 11 dni drogi. Zasadniczo to było na wyciągnięcie ręki. No i poszli. Poszli do Kadesz Barnea. Wiecie, gdzie to jest? To jest południe, południowa granica Ziemi Obiecanej. Oni stali u bram. Stali w tym miejscu, skąd patrzyli i mieli przed sobą Ziemię Obiecaną. I to był ten moment, kiedy właściwie wystarczyło postąpić krok do przodu. I mieli wszystko dla siebie. Bóg im to obiecał. Przecież powiedział, dam ci to wszystko. Później powiedział, gdzie tylko twoja stopa stanie, to jest twoje. Tylko wejdź.
I co robią Izraelici? Stojąc na granicy ziemi obiecanej. To jest coś, co niesamowicie tu porusza nasze serca, kiedy się to czyta. Wtedy czytamy, że Mojżesz staje naprzeciwko nich. Patrzcie, oto jest ta ziemia. To jest 21 wiersz. To jest ona. Weź ją, wejdź i weź ją. Jest twoja. Bóg ci to obiecał, więc w ogóle nie ma żadnej dyskusji. Należy się tobie. Wejdziesz i nic cię nie jest w stanie zatrzymać. Słuchaj Izraelu, wejdź i weź. I co robią Izraelici? Podnoszą się i wchodzą, tak? Tak byśmy powiedzieli. Problem polega na tym, że oni mają jakieś ale. Że oni, no niby chcą, niby już tam stoją. Ale mówią tak. Mojżesz w swojej narracji mówi to w 22 wierszu. Wtedy wy wszyscy przystąpiliście do mnie i powiedzieliście. Wyślijmy mężów przed sobą, aby zbadali tę ziemię i przynieśli nam wiadomość o drodze, którą mamy iść i o miastach, do których mamy wyjść. Ci, którzy ufaliby Bogu, to by po prostu wstali i poszli. A Izraelici mówią, a może sprawdźmy, czy na pewno, czy damy radę, czy tam jest dobrze, czy tam jest bezpiecznie, czy tam jest wszystko, co nam jest potrzebne, czy tam będzie dla nas dobre miejsce na mieszkanie. Kiedy czytamy tą samą historię w czwartej Księdze Mojżeszowej, tam gdzie ona jest nam zrelacjonowana bezpośrednio, w 13 rozdziale, otwórzmy to może na moment, 13 rozdział czwartej Mojżeszowej, od początku to jest napisane tak. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: wypraw mężów, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej, którą daje synom izraelskim. Wyprawcie po jednym mężu z każdego plemienia ich ojców, wszystkich, którzy są spośród nich wodzami. I tak się stało, oni poszli do tej ziemi wywiadowcy. Kiedy czytamy 13 rozdział 4 Mojżeszowej, odnosimy takie wrażenie, że to Bóg kazał wysłać wywiadowców do ziemi obiecanej. A przecież Bóg nie powiedział, dam wam tę ziemię pod warunkiem, że wyślecie wywiadowców. W 5 Mojżeszowej, ten fragment, który czytaliśmy na początku, dowiadujemy się, że to Izraelici przyszli do Mojżesza i powiedzieli, pozwól nam wysłać wywiadowców, żeby oni nam zbadali ziemię i przynieśli wieść, jaka ona jest. I wiecie, Bóg po prostu zgodził się na to. Bóg często tak postępuje. Kiedy my jesteśmy niewierni, kiedy my nie spełniamy Bożych standardów, nie dorastamy do nich, może tak, nie przyjmujemy z pełnym zaufaniem powołania, które nam daje i nie realizujemy go tak, jak On tego oczekuje, to On czasami zgadza się na pewne nasze niepewności, wątpliwości i daje nam realizować według naszego planu coś. Natomiast to, że nam daje, to nie znaczy, że zmienił zdanie. On nam pozwala po to, po co czasami rodzice pozwalają dziecku zrobić coś niebezpiecznego. Każdy, kto ma dzieci, to wie, że dziecko, dopóki czegoś gorącego nie dotknie, to nie będzie wiedziało, że to jest gorące. I tak samo działa Bóg. Pozwala się sparzyć. I tu dokładnie ta sytuacja miała miejsce. On zezwolił na to, żeby oni wysłali tych wywiadowców, żeby ci wywiadowcy zbadali ziemię, wrócili, ale konsekwencje, które potem Izraelici ponieśli, wynikały nie z tego, że Bóg dla nich te konsekwencje zaplanował, tylko że sami sobie je ściągnęli na głowę swoją niewiernością. Bóg tego typu działania podejmuje wielokrotnie w Słowie Bożym. Ja bym jeden może przykład pokazał jeszcze, bo on jest też taki bardzo charakterystyczny. On jest w 1 Samuela w 8 rozdziale opisany. Dokładnie ten sam schemat postępowania, kiedy Izraelici już są po okresie sędziów, ostatnim sędzią jest Samuel, następuje pewna zmiana myślenia. 8 rozdział od początku 1 księgi Samuela. A gdy Samuel się zestarzał, ustanowił swoich synów sędziami nad Izraelem. Starszemu jego synowi było na imię Joel, a młodszemu zaś Abiasz, byli oni sędziami w Berszebie. Lecz jego synowie nie chodzili jego drogami. Gonili raczej za zyskiem, brali datki i naginali prawo. To jest sytuacja, w której Izraelici się znaleźli.
I teraz, zebrali się tedy starsi izraelscy, przyszli do Samuela do Ramy i rzekli do niego: oto zestarzałeś się, a twoi synowie nie chodzą twoimi drogami. Ustanów więc nad nami króla, aby nas sądził, jak to tu jest u wszystkich, jak to jest u wszystkich ludów. A Samuelowi nie podobało się to, że mówili: daj nam króla, aby nas sądził. I modlił się Samuel do Pana, a Pan rzekł do Samuela: wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówią do ciebie, gdyż nie tobą wzgardzili, lecz mną wzgardzili, bym nie był królem nad nimi. I tak dalej. Izraelici przychodzą do Samuela i mówią: chcemy mieć króla. Jest powód tego. Jego synowie nie postępują tak, jak postępował Samuel. Oni to widzą i chcą temu zapobiec we własny sposób. Nie zwracają się do Boga, tylko wymyślają sobie tak: wszyscy naokoło mają króla, a my nie. Przecież my nie jesteśmy gorsi. Ustanów nam też króla. I co robi Bóg? Przecież nie mówi: przecież ja jestem królem i teraz nie ma mowy. Nie, Bóg się zgadza. Ale dalej, gdybyśmy to czytali, to się dowiadujemy, że ten król będzie dla nich obciążeniem. On będzie podatki ściągał, on będzie ich synów brał do swoich orszaków, on będzie dla nich tak naprawdę tylko ciężarem. Ale chcecie? Dobrze. 18? 18 wiersz przeczytam tu na prośbę brata. A jeśli kiedyś będziecie narzekali z powodu króla, którego sobie obraliście, Pan wam wtedy nie odpowie. No i tak to właśnie było. Oni dostali króla i potem ten król był dla nich tylko sidłem, pułapką i tak naprawdę problemem. Ale Bóg się na to zgodził. Chcecie? No dobrze. Ja chciałem dla was dobrze. Ja chciałem być waszym panem i waszym królem. Ale wy tego nie chcecie. Dobrze. Będziecie nieśli konsekwencje decyzji, które podjęliście. I ta sama sytuacja jest tutaj, kiedy Izraelici stoją u progu Kanaanu, chcą tych wywiadowców. Bóg się zgadza. Oni tych wywiadowców wysyłają, a wywiadowcy mają za zadanie zbadać ziemię, sprawdzić, jaka ona jest. I oni to rzeczywiście robią. Oni rzeczywiście to robią, przechodzą tą ziemię, właściwie z południa na północ i z powrotem przechodzą. Czytamy w tej czwartej Mojżeszowej, że przynoszą owoce tej ziemi i tam jest mowa o tym, że tam były takie winogrona, że jedną kiść niosło dwóch mężczyzn na drążku między sobą. To umiemy sobie wyobrazić, jakie to musiało na nich wrażenie zrobić. Przyszli i powiedzieli: rzeczywiście, owoce są niesamowite, rzeczywiście ta ziemia jest mlekiem i miodem płynąca. Rzeczywiście jest dobre miejsce do mieszkania. Rzeczywiście tam jest obfitość wszystkiego. Ale. I kluczowe jest to ale. Bo nie skończyli w tym momencie. Nie powiedzieli: wejdźmy, Pan da nam tą ziemię. Tylko powiedzieli: tam są wielkie wojska, potężne, warowne miasta, tam są olbrzymi, tam są potężne armie, nie damy im rady. Przecież my nie umiemy walczyć. My tak naprawdę nie jesteśmy wojskiem w ogóle. My jesteśmy ludźmi, którzy są tylko pochodem takim zorganizowanym i to jest wszystko. Nie potrafimy walczyć. Oni nas pokonają, wytępią nas, nie możemy tam iść. Nie idźmy tam, bo zginiemy. Zginą nasze dzieci. Tak wołali. Gdybyśmy tą historię w szczegółach poczytali, to oni mówili: przecież wszystkie nasze dzieci będą pożarte przez ziemię tamtą, bo tam nie będziemy w stanie się wyżywić, dlatego że nas będą zwalczać wrogowie. Z jednej strony jest Bóg. I Bóg mówi: weź, bo dałem ci tę ziemię, ty ją masz wziąć w posiadanie. A z drugiej strony są Izraelici i oni mówią: ale my się boimy, ale my uważamy, że nie damy rady, ale nas pokonają, ale nas ktoś przegoni, ale poginiemy. Ma rację. A jak my postępujemy? Bóg często do nas mówi: weź i zrób, a ja będę ci błogosławił. A my mówimy: ale może najpierw sprawdzę, ale może najpierw się zastanowię, ale może coś tam. To jest niesamowita rzecz, kiedy Bóg daje nam możliwości, a my to odrzucamy tylko dlatego, że wiemy lepiej. Bóg bardzo wiele rzeczy pokazuje nam w sposób taki bezpośredni, prosty, jasny, zrozumiały dla każdego. Tylko że my wiemy lepiej.
I naszym ograniczeniem nie jest to, co Bóg nam dał. On dał nam pełne zwycięstwo w Chrystusie. Powiedział, że zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara wasza. Wiara wasza. Wiarą jesteśmy w stanie posiąść cały Kanaan. Po prostu wejść i go posiąść. A my mamy ale. My nie. My musimy się zastanowić. Może weźmiemy i wyślemy wywiadowców. Może poczekamy, może inni pójdą przed nami, to wtedy będziemy obserwować, zastanowimy się, może będzie, może wtedy podejmiemy decyzję. Ale decyzja będzie nasza. A Bóg mówi wejdź i wejdź. Jak chcesz być szczęśliwy, jeżeli nie bierzesz posiadanie tego, co Bóg ci dał? Co nam dał Bóg? Co to jest Kanaan w ogóle dla nas? Bo to jest też pytanie takie ciekawe. Kanaan to nie jest niebo. To nie jest obraz na niebo nasze. Na to, które czeka nas w domu Ojca, kiedy Pan Jezus nas zabierze. To nie jest ten moment. W Kanaanie czytaliśmy i mówiliśmy, że były warowne miasta, byli wrogowie, tam była wieczna walka i tam było zdobywanie i wyrywanie ziemi po kawałku. To nie było wszystko proste. Bóg chciał im to dać, ale nie pozbawił ich wysiłku i trudu i tego zaangażowania, które było konieczne, żeby to zdobyć. Tego im Bóg nie zabrał. Powiedział, że im da. I teraz dla nas, no to nie może być niebo, bo jak my znajdziemy się w domu Ojca, to nikt nie będzie nas w stanie stamtąd już wyekspitować. Nie będzie takiej możliwości. Tam nie będzie żadnej walki, nie będzie żadnego przeciwnika, nie będzie nikogo. Będziemy my i nasz Pan. Będziemy twarzą w twarz z Nim obcować i się cieszyć tym, że jesteśmy tak blisko, bo jesteśmy Jego oblubienicą, narzeczoną. No więc czym jest Kanaan? Kanaan to jest moment, do który chrześcijanin na ziemi może posiąść tu i teraz. I myślę, że najlepszym takim odniesieniem, na co on nam pokazuje, to jest list do Efezjan. List do Efezjan, który pokazuje nam, gdzie my powinniśmy się znajdować tu i teraz. Co Bóg chce nam dać i czym chce, żebyśmy się zajmowali i co chce, żeby nas uszczęśliwiało tutaj na ziemi. List do Efezjan, pierwszy rozdział. Trzeci wiersz najpierw przeczytam. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem w niebiosach. Bóg dał nam pewne stanowisko jako ludzi, tak jak w pierwszym wierszu mówi, świętych. Świętych w Efezie. Świętych, czyli odłączonych od świata i przyłączonych do Boga. Nie pozostawionych samym sobie. Przyłączonych do Boga. To jest bardzo ważny aspekt. My często mówimy, że święty to jest ten, który jest odłączony od świata. I to jest prawda. Tylko, że połowa prawdy. Bo druga połowa jest taka, że jest przyłączony do Boga. My jesteśmy przyłączeni do Boga i On nas obdarzył wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Po pierwsze, wszelkim. Czyli nie brak nam niczego. Mama. To jest mocne słowo. Wszelkim. Ale duchowym. Nie obdarzył nas, nie zapewnił nam, nie zagwarantował nam błogosławieństwa materialnego, ziemskiego tutaj na ziemi. Co nie znaczy, że nam go odmawia, ale nam go nie zagwarantował. Jak uzna, że potrzebujemy albo że sobie z nim poradzimy, to on da. Ale jeżeli nie uzna, to nie mamy mieć o to pretensji. On nam dał duchowe błogosławieństwo. Błogosławieństwo niebios. I po nie właśnie mamy sięgać. Wchodząc niejako do Kanaanu. Żeby tam wejść, to ostatecznie trzeba było przejść przez Jordan, jak wiemy. Żeby wejść przez Jordan, to znowu jest kolejny obraz śmierci chrześcijanina razem z Chrystusem. Tak samo jak w Morzu Czerwonym, które pokazuje nam bardziej na to, że człowiek rodzi się na nowo. Ale Jordan to jest zauważenie tego, że ja już nie żyję, tylko żyje we mnie Chrystus. Ja jestem z Nim ukrzyżowany i teraz mogę z Niego czerpać radość. Mogę z Niego czerpać błogosławieństwo. Jakie? Jakie to są te duchowe błogosławieństwa niebios? Czy każdy z nas jest w stanie wymienić trzy?
Nie mówię o 30, mówię o 3. Przeczytajmy kilka rzeczy. To jest tutaj jakby no instrukcja. 4 wiersz. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata. Czy ta prawda do nas dociera? Czy ona jest dla nas wartością, radością? Czy to jest coś, czym chcemy się zajmować? Duchowe błogosławieństwo. Wybrał nas przed założeniem świata. Umiemy sobie to w ogóle wyobrazić? Jeszcze świata nie było, jeszcze nie było w ogóle słowa, na które Bóg wszystko powołał. A On nas już wybrał. Wtedy. Coś nieprawdopodobnego. 5 wiersz. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa. Następna rzecz. To jest adopcja. To jest normalna, klasyczna adopcja. Nie byliśmy dziećmi, a teraz jesteśmy. Bóg nas przysposobił sobie za dzieci. Czy to nie jest fantastyczna rzecz, która jest dla nas na wyciągnięcie ręki? Ale czy my rzeczywiście chcemy się nią zajmować? Czy chcemy po nią sięgać? Żeby to zrobić, to może z pewnych innych rzeczy musimy zrezygnować, żeby się tym zająć. Żeby tą prawdę przyjąć za swoją. Dalej, 7. W nim mamy odkupienie. Odkupienie. Była cena, którą Bóg musiał zapłacić w swoim Synu. Cena życia. Bez tego nie moglibyśmy być Bożą własnością. Jesteśmy wykupieni od śmierci za cenę. Za cenę, która jest niewyobrażalnie wysoka. Ale którą Bóg ze swojej łaski sam zapłacił. Dalej mamy odpuszczenie grzechów. Czy to nie jest wspaniałe, że nasze grzechy oddalił jak wschód od zachodu? Że grzechy, które popełniliśmy, każdy z nas, Bóg po prostu skreślił, zapomniał i więcej ich nie wspomni. Przebaczenie grzechów. Kolejne błogosławieństwo, które możemy mieć. Moglibyśmy czytać i czytać. Ale nie chciałbym się nad tym dłużej zastanawiać. Błogosławieństwa duchowe. Wszelkie są naszą własnością. I teraz musimy sobie to tak wyobrazić. Tak jak ten lud izraelski. Stoimy na granicy. Doszliśmy do tej granicy. Do tego Kadesz Barnea. Przed nami jest wszystko. Przygotowane. Weź i posiądź dla siebie. Decyzja jest nasza. Odpowiedzialność, żeby wziąć, żeby wejść, jest nasza. Wejdziemy? Czy będziemy się zastanawiać? Ale może jeszcze najpierw muszę wybudować dom. Albo auto mam za stare, muszę najpierw zarobić na lepsze. Albo, nie wiem, mógłbym jeszcze wymyślić 5 innych rzeczy. Albo coś tam. Ale. Czy mamy takie ale bez przerwy? Mamy. Bóg nam przygotował i nam dał. Zapewnił. Jeżeli my wejdziemy, to będziemy w radości mogli iść dalej. Błogosławiony to jest ten, który jest szczęśliwy po prostu. Słowo błogosławiony tutaj oznacza tyle, co szczęśliwy. Czy nie chcemy być szczęśliwi? Ja myślę, że nie ma takich, którzy nie chcą być szczęśliwi. Wszyscy chcą. Więc Bóg dał nam na to przepis, jak to zrobić. Chcemy postępować według przepisu, czy wiemy lepiej? Izraelici wiedzieli lepiej. Wysłali wywiadowców. I ci wywiadowcy wrócili i okazuje się, że tu pisze w 28, nasi bracia, pierwszy rozdział 5 Mojżeszowej wróciliśmy. Nasi bracia stworzyli serca nasze. To jest kolejna rzecz. Teraz przychodzą ci wywiadowcy. Było ich 12, z każdego plemienia był jeden. Przychodzi 12 i stworzyli nasze serca. Tak mówią do Mojżesza. Kiedy my mówimy między sobą o Bożych rzeczach, o zgromadzeniu, o braciach, o współwierzących wszelkich, o przebiegu konferencji, o czymkolwiek. Co jest efektem naszej mowy? Czy
Czy aby nie stworzenie serca tego, z kim rozmawiamy? Czy aby nie jesteśmy tymi, którzy wpływają destruktywnie na współwierzących? Popatrzcie, jak to wyglądało w tamtym czasie. Było 12 wywiadowców i było 10 takich, którzy powiedzieli, na pewno nie damy rady. Ten lud jest liczniejszy, mocniejszy, mury są potężne na miastach, nie damy rady. I wieczne narzekanie, i wieczna krytyka wszystkich, wszystkiego naokoło. Czy jesteśmy tacy? Czy może... Jeszcze raz sięgamy do 13 rozdziału 4 Mojżeszowej. Na wskutek tego świadectwa, tego złego świadectwa, które wydali tych dziesięciu mężów, to jest już 14 rozdział, 5 wiersz, a Mojżesz i Aaron padli na twarz przed całym zgromadzeniem zboru synów izraelskich. A Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunnego, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdarli swoje szaty. I rzekli do całego zboru izraelskiego, ziemia, którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu, nie lękajcie się do tej ziemi. Będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich osłona, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. A cały zbór zamierzał ich ukamienować. Czy jesteśmy jak tych 10, którzy oddziałując na współbraci spowodowali, że oni z ich serca były zatrwożone? Czy jesteśmy jak ci dwaj, którzy stanęli przeciwko większości, rozdarli swoje szaty na wskutek absolutnego takiego załamania już nad sytuacją, która ich po prostu przerosła? Rozdarli szaty. I mówią, ta ziemia jest bardzo dobra i jak Bóg ma w nas upodobanie, to nas wprowadzi, to ci ludzie, o których teraz się ich boicie, oni będą naszym pokarmem. Czy mamy wpływ destrukcyjny, czy budujemy innych? Czy wpływamy pozytywnie, czy negatywnie na otoczenie? Czy jesteśmy tymi, którzy zachęcają, czy tymi, którzy odwodzą od Bożych rzeczy? Jaki mamy wpływ? Czy krytykujemy, czy stajemy po stronie prawdy? Czy zawsze szukamy dziury w całym, czy może raczej zawsze staramy się znaleźć coś, co Bóg daje mi bezpośrednio, żeby mój wzrost duchowy mógł znowu kroczek do przodu zrobić. Żeby moje życie mogło troszeczkę pójść naprzód. Moje duchowe życie. Oni pomimo tego, że cała większość tych wywiadowców była przeciwko nim, pomimo tego, że cały lud obrócił się przeciwko nim, oficjalnie stanęli po stronie Boga. Oficjalnie po stronie prawdy. Tak, jest mocny lud. Tak, są grube mury na miastach. Ale Bóg jest z nami, od nich chwała, od nich ochrona odeszła. Pan jest z nami i będzie za nas walczył. Przecież walczył za nas w Egipcie. To dlaczego teraz miałby nie walczyć? A Mojżesz mówi to w retrospekcji, jakby 40 lat później mówi, no patrzcie, tak jak potem na pustyni, przecież cały czas Bóg za nas walczył. Szedł przed nami, nikt się nie oparł. Ani Og, ani Sychon, potężni władcy. Zostali rozbici w pył. Chociaż Izraelici nie mieli siły militarnej tak naprawdę. Jakbyśmy się dobrze zastanowili, to oni się nie znali na walce. Oni potrafili chodzić wokół Jerycha. No tyle potrafili, bo akurat w pochodach pieszych byli dobrze. Ale z operowaniem mieczem to tak już było gorzej. Tylko, że to wystarczyło, bo Bóg powiedział, chodźcie wokół Jerycha i mury rudały same. Na głos trąby Bożego Słowa. Okrzyk radości, trąba Boża i murów nie ma. Niesamowita rzecz. Bóg walczył za nich i chciał to robić cały czas. A oni mieli... lepsze zdanie. Lepszy pomysł.
Jak my oddziałujemy na otoczenie? To jest bardzo ważna lekcja z tego fragmentu. Czy jesteśmy jak ci dwaj wywiadowcy, czy jak tych 10? A może w ogóle jesteśmy takimi, którzy nie zbadali niczego? Żeby komuś coś przedstawić, to najpierw samemu trzeba to wiedzieć. Bo jeżeli czegoś nie wiemy, no to w ogóle jesteśmy świadkami, którzy są kompletnie niewiarygodni i nie będziemy nas w żaden sposób poważał i szanował. Jeżeli zbadaliśmy coś, to jakie wydajemy świadectwo? Ale czy w ogóle badamy? Czy w ogóle sprawdzamy? Czy w ogóle Słowo Boże jest dla nas wartością? Czy w ogóle Słowo Boże jest dla nas tym, czemu chcemy poświęcać czas? I czemu chcemy poświęcać energię? Bo to jest od nas wymagane. Żeby zbadać Ziemię, oni 40 dni musieli przez nią wędrować. Być może się ukrywać, być może w niekomfortowych warunkach przyszło im spędzać czas tam. 40 dni to nie jest wcale taki krótki czas. A jednak oni podjęli ten trud i zbadali tą Ziemię. A my czy badamy? Czy my ten trud, bo tak to trzeba nazwać, podejmujemy? Czy wkładamy wysiłek? Czy raczej zostajemy w swoich namiotach i szemrzemy przeciwko Bogu? Po co nas wyprowadził? Żeby nas wygubić. Żebyśmy zginęli. Żeby nasze dzieci stały się pokarmem naszych wrogów. I wiecie, co się potem stało? Oni wszyscy ponieśli konsekwencje swoich własnych decyzji. Nie, bo to nie był Boży plan, żeby Izraelici przez 40 lat chodzili po pustyni. Właściwie, jak tak się dobrze zastanowić, to nie da się chyba dokładnie odtworzyć tej drogi przez pustynię, którą oni pokonali te 40 lat, ale to było niewiele, może 200 km pokonali łącznie. Oni po prostu byli na tej pustyni i zaczęli w nią wrastać i zaczęli na niej żyć. Albo może to jest za duże słowo, bo jeszcze Bóg wymierzył nad nimi sąd natychmiast. Oni Boga odrzucili. Nie chcecie objąć tej ziemi, którą wam dałem? Dobrze. To jej nie weźmiecie. Nikt z was, którzy tu stoicie, nie wejdzie do tej ziemi. Dopiero następne pokolenie, wasze dzieci, o których mówiliście, że ich wrogowie pożrą, to dopiero oni wezmą tą ziemię. Oni będą godni tego. I wiecie, przez 40 lat, nie wiem ilu ich tam było, powiedzmy, że 2 miliony dorosłych, od 20 roku życia wzwyż, wszystkie 2 miliony umarły na tej pustyni. Ostało się dwóch mężczyzn. Jozue i Kaleb. To byli ci, którzy rozdali szaty. Oni powiedzieli, Bóg nas wprowadzi. Bóg jest większy od tych wszystkich wrogów, którzy tam są. I On nas wprowadzi. Ci dwaj jedynie dostąpili tego zaszczytu. Cała reszta poginęła na pustyni. Wiecie co? Oni nigdy nie widzieli tych wspaniałych rzeczy, które Bóg przygotował. Przez całe swoje życie, całe ich życie kojarzyło się z niewolą w Egipcie, z wyjściem z Egiptu i z pustynią. Nigdy nie zaznali radości, którą Bóg im przygotował. Nigdy nie sięgnęli po te wspaniałe błogosławieństwa, które były w pewnym momencie na wyciągnięcie ręki. Świadomie je odrzucili. Świadomie zrezygnowali z tego, żeby Bóg ich poprowadził za rękę do zwycięstwa. Wszyscy poginęli w takim dokładnie stanie. Nikt nie przetrwał. Nikt nie przeżył. I to była kara. Bóg zgodził się na to, żeby wysłali wywiadowców, ale konsekwencje były ich. Konsekwencje sami na sobie nieśli. Umierało masę ludzi codziennie. Jak się podzieli te 2 miliony, powiedzmy, przez te 40 lat razy 365 dni, to wychodzi kilkadziesiąt osób dziennie. Prawie 40. Umiemy sobie to wyobrazić? 40 pogrzebów dziennie? Niesamowita rzecz. Non-stop śmierć. Na tej pustyni była non-stop śmierć. Tam nie było żadnej radości. Tam nie było niczego, z czego mogliby czerpać zadowolenie. Mama. Oni tylko czekali na to, aż wszyscy poumierają. Bo powiedział wszyscy. Tylko wejdzie Kaleb i Jozue. I tak się stało później. Z
innych powodów umarł Mojżesz, z innych powodów umarł Aaron, ale oni byli też konsekwencje swoich błędów życiowych ponieśli. Zostało dwóch. I teraz pytanie do nas jest takie. Czy my czerpiemy z Bożych błogosławieństw, czy świadomie je odrzucamy? Co będzie, jeżeli Bóg powie dosyć? Nie chciałeś? To twój czas minął. Nigdy nie zaznamy już tego, co Bóg dla nas przygotował. Nigdy tego nie doświadczymy osobiście. Nigdy nie będzie to nas cieszyło. Co będzie, jeżeli nasz czas na to, żeby zdobyć, posiąść, minie? Bóg nam wszystko dał. Wszystko zagwarantował. I wiecie co? Od Morza Czerwonego do Jordanu trwało 40 lat. Czy my musimy czekać 40 lat na to, żeby zacząć zdobywać błogosławieństwa niebiańskie zanim, od momentu, kiedy się na nowo narodzimy? Bóg je przygotowuje natychmiast. One są na wyciągnięcie ręki dla każdego. Nie musimy tyle czasu wędrować, zanim zaczniemy sięgać dalej. Bóg nas zachęca, wejdź, idź, weź, ale włóż wysiłek w to. Może będą wrogowie, może będą przeciwności. Może te przeciwności będą bardzo blisko ciebie, może w najbliższej rodzinie, może gdziekolwiek. Ale ty masz zwycięstwo przygotowane. To zwycięstwo jest. Ja zwyciężyłem świat, mówi Pan Jezus. On jest naszym zwycięstwem. I nic nie jest w stanie go pokonać. Nie ma takiej siły, która jest się w stanie przeciwstawić. Tylko trzymamy wystarczającą wiarę. Ale żeby mieć wiarę, to musimy ją budować. A budowanie wiary odbywa się przez Boże Słowo. Wiara jest ze słuchania, jak mówi list do Rzymian. A słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Chcielibyśmy postępować tak, abyśmy nie musieli nieść przykrych konsekwencji naszych błędnych decyzji. Chcielibyśmy wyciągać rękę po nasze niebiańskie błogosławieństwa, które dla nas są. One są, a my musimy je wziąć. Chcielibyśmy czerpać z tego radość, a będziemy rzeczywiście mogli żyć szczęśliwym życiem, życiem chrześcijańskim, które będzie rzeczywiście na tej pustyni, na której jesteśmy, która jest wokół nas, będzie mogło być szczęśliwe pomimo wszystko, co nas otacza. Niezależnie od wszystkiego, co nas otacza. Bo Bóg nam to chce dać. Bóg to dla nas przygotował i Bóg oczekuje, że my z tego będziemy korzystać. Nie odrzucajmy Bożych błogosławieństw.
Świątynię wprowadziłeś nas, gdzie Jezu Cię sławimy. I nic nas nie rozdziela już, w pokoju Cię wielbimy. Przez miłość Twą
Krew dałeś swą, od grzechu oczyszczeni. I z Tobąśmy złączeni. Nas z Tobą nie rozłączy nic, nam w Tobie darowane jest serce Ojca, które wciąż nam szczerze jest oddane, by dbać i wieść, piastować, nieść, nas samych nie zostawi. I wciąż nam błogosławi. Niewyczerpana łaska to i błogosławieństw pełnia, co nam oświetla drogę wciąż i ciszą nas napełnia. O, racz nam dać we wierze stać, na Ciebie patrzeć, umieć i miłość Twą rozumieć. Thank you.
Jezus.
oczyszczone rzeczy wsze, z marności uwolnione swej, ku chwale dzieci Bożych. Stworzenie wszelkie wzdycha wszak i czeka z utęsknieniem, byś z niego zdjął marności znak, dał zlecenie.
przez Ducha łaską swą. Na lęk Twój cierpienia zwróć na ofiarę Twą. Gdy Ciebie oskarżano i plwano Tobie w twarz, szydzono, biczowano, Tyś milczał, Panie nasz. I Bóg opuścił Ciebie, chciał przy nas bowiem stać. Złożył śmierci siebie, by nam z niej wolność dać. Baranku, przyjmij chwałę, żeś niósł nasz ciężar win. Łaskawość okazałeś i swej miłości czyn. Siedzi więc na
pieśń numer 139. Thank you.
numer 157. Wciąż zaglądasz mile,
grzesznych okazałeś, gdy za Twej miłości, Jezu, dar, my Cię bądź wywyższony, za Twej miłości, Jezu, dar, którą dla grzesznych gdy za nas na Golgocie zmarł, jak wieleś nam uczynił Ty. My wielbiąc dzięki wznosim Cię. Chwalimy Cię wnet pieśnią nową,
Pieśń numer 48. Korywy zbawiamy, Panie, wielkiej Twej miłości cud. Przez najgłębszy tonik grzechu, a zwycięża z mocą piór. Ty, zmiłuj
Pieśń numer 135.
lecz nie są dziećmi Twymi i nie są kupionymi za cenę Jezusa. Tyś ludzi z świata wybrał, za dzieci swoich przybrał, choć w grzechu żyli wrzód. Wyrwałeś ich z ciemności ku cudnej swej światłości, dla czczenia Syna Tego cnót. Cześć oddajemy Tobie, że nas Ty wzniosłeś sobie do wspaniałości Twej.
pieśń numer 136. Jest Tobie miłość, miłość.
pieśń numer 123. Boże święty Ojcze, do ziem się zbliżamy, przez Chrystusa uwielbiamy. Świata Ty do siebie, grzeszny Ty sam Bóg.
numer 113. Wnet wsiąd Ty, Ty, Twoje
Pieśń numer 48. Korywy zbawiamy, Panie, 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 grzechu, a zwyciął nas mocą numer 55.